Cześć, witajcie. Czy można używać smartfonu, nie logując się do Google? Już kiedyś rozmawialiśmy z Konradem, że tak naprawdę nie każdy potrzebuje smartfona, ale czasem jednak pewne funkcje smartfona się przydają i zazwyczaj jesteśmy niemalże od pierwszego uruchomienia już smartfona zmuszani do zalogowania się do usług Google. Czy jak sobie pomijemy logowanie do Google, to smartfon będzie w jakikolwiek sposób użyteczny. A tu Konrad ma pewne doświadczenia, z którymi właśnie się teraz z Wami podzieli. Tak, no w zasadzie jest w pełni użyteczny. Większość ludzi, przynajmniej w pierwszym kontakcie z Androidem, to potrzebne jest im konto Google'a do tego, żeby doinstalować sobie aplikację z Google Play'a. Ale nie trzeba tego robić. Można Android, jak każdy normalny system operacyjny, zresztą Android to jest tak naprawdę Linux z nakładką od Google'a, czyli tutaj w zasadzie nawet system jest na otwartych źródłach, co zresztą swoją drogą spowodowało, że Huawei nie, że Google nie mógł go tak całkiem zablokować i Huawei może sobie go tam robić. Można instalować programy tak po prostu poprzez wgranie na urządzenie i teraz uwaga, nie trzeba do tego rootować telefonu, nie trzeba nic tam się włamywać i tak dalej. Jedyne co trzeba zrobić w Androidzie, to trzeba tam w zakładce bezpieczeństwo zataszkować pozwól na instalowanie z zewnętrznych źródeł, czy jakoś tak to się nazywa. Albo pozwól z konkretnego źródła, jeżeli będziemy pobierali przez na przykład przeglądarkę Chrome. Nie będziemy tutaj tłumaczyć, bo to się mogło zmieniać z Androida na Androida. W każdym razie jest to normalna opcja wbudowana w Android, nie wymaga to żadnego tam hakowania, krakowania, utraty gwarancji i takich innych rzeczy. Używamy Google'a, przeglądamy. Są, albo są pluginy do przeglądarek, albo są nawet stronki takie, gdzie po prostu wkleja się link do aplikacji na sklepie Play'a czy coś, a ona ci pobiera i wrzuca to na telefon. Z innego źródła, no nie będziemy tu konkretnie wskazywać, ale są całe takie repozytoria. W Google'a, w Google'a wpisać APK download i wyskoczy i tego. Pobieracie pliczek z rozszerzeniem APK, klikacie na niego, cyk, zainstalowany. To jest chociażby recepta na pobranie pewnych rzeczy na smartfony Huawei, które z niezasłużonych przez producenta powodów niestety nie dają dostępu do Google Play, a nie wszystko, co... No, czy zasłużony, czy nie, to ja bym nie dyskutował, wiemy. To nie jest miejsce na te rozmowy, natomiast jedna taka moja uwaga, ponieważ ja stosuję ten sposób z instalowaniem apeków. Zaczęło się jakby przez przekorę, bo to w ogóle ciekawa sprawa. Już się okazało, że konta na Google mam 3 i w zasadzie żadne mi nie pasuje do tego, żeby je zainstalować na telefonie. Bo jedno to jest moje takie, które administruję chmurą, usługami w chmurze Google'a, jedne to jest takie moje zupełnie śmieciowe, prywatne, a jedno to jest moje testowe, którym testuję dlaczego moje maile nie doszły na Gmaila, tak? I w zasadzie żadne z nich się nie nadawało, żeby spiąć tyle z telefonem, stwierdziłem, że czwartego konta to ja nie będę zakładał, mam to gdzieś i będę jechał bez konta. I tak się zaczęło. I powiem Ci jedna ciekawa sprawa. To instalacja APK-ów jest upierdliwa w momencie, kiedy to robisz raz na pierwszym urządzeniu. Ale w momencie, kiedy te apeki już masz pościągane, to potem to idzie szybciej. Bo na następne urządzenie po prostu wrzucasz i tylko pyk i masz poinstalowane. Tylko musisz je gdzieś trzymać, albo na jakimś pendrive'ie, na karcie, tak? Czy na komputerze? No, tak, no w zasadzie wiesz, jeżeli już je ściągnąłem, to trzeba tylko przerzucić na inne. Chyba najprostszy sposób to zrobić sobie na PC-cie folder mojej aplikacji i tam trzymać te apeki, a potem tylko sru to tak wszystko jest, do nowego telefonu jednym ruchem i mamy. To jest oczywiście w pewien sposób bardziej uciążliwe, no ale właśnie, to nie ma samych wad, to ma też parę zalet. No jakie to zalety, powiedz? No właśnie takie, że jak na drugie urządzenie na przykład, to nie muszę tam pracowicie, o Jezu, a co ja tam miałem poinstalowane, wiesz, szukać tego w Play'u. Ale wiesz, że jak masz konto Google, to robisz kopię zapasową i otwarzasz sobie nowy telefon. Wiesz co, ale nie zawsze chciałbym to robić, bo czasami wolałbym mieć czystą instalację, nie? No, ale pytanie po co? Nie jest wygodnie, bo nie wiem, ja uważam jako użytkownik, nie jako osoba, która smartfony testuje, tylko zupełnie prywatny użytkownik. Dla mnie telefon jest tylko narzędziem i chciałbym, żeby on, dla jego pierwsza konfiguracja i w ogóle dalsze użytkowanie było jak najprostsze. Po co sobie życie utrudniać? Ale naciskam jeden guzik, pobiera się, w ogóle mnie to nie obchodzi. Wiesz, że Androidy zamulają w miarę używania? No, ale to taka ich jest typowa przypadłość, no Windowsy komputerowe tak samo, no. No tak samo. Nauczyłem się z tym. I dlatego co jakiś czas dobrze jest zrobić fresh install.
No i co? I wtedy też odtwarzam z kopii zapasowej. No ale odtwarzasz nie wszystko. Na przykład się okazuje, że wiesz, że te wszystkie śmieci ci zostają, tak? Gdzieś na starym urządzeniu. Ja wiem. Jeżeli robię wipe'a pełnego, no to co mi zostaje? A nie, no to w sensie takim, że wipe'a. No tak, tak. No, to... no dla mnie to jest fresh install. Wywalam wszystko. Nie, mówiłem o fresh installu na nowym urządzeniu. No ale nawet w wypadku takiego właśnie fresh installa, to jak mam te apki zgrane, sobie pyk je poinstaluję i cześć. No, dla mnie jest to dosyć naturalny sposób instalowania. Szczerze mówiąc, wygodniej mi się nawet szuka aplikacji na dużym ekranie na PC-cie. No mogę tak, sobie poczytać recenzje i tak dalej, niż przeglądać na tym małym. Okej, oczywiście wchodzi taki moment, że aplikacja to jednak jest nie to, co tam pisali w opisie i trzeba ją odinstalować. To w tym momencie, jak masz to zintegrowane, to idzie po prostu szybciej. Natomiast, no mówię, no to nie jest metoda, która ma tylko i wyłącznie wady, bo parę zalet by się też znalazło. Czyli generalnie daje się żyć bez zakładania konta w Google i daje się bez tego funkcjonować. Trochę się z jednej strony ograniczacie, z drugiej, tak jak Konrad twierdzi, coś tam zyskujecie jednak. Znaczy, wiesz, daje się żyć, znaczy to, że się daje żyć, to na pewno, bo nie słyszałem o przypadkach śmiertelnych z powodu odcięcia od konta Google'a. Chociaż no, może. Ja bym tu nie ryzykował i nie szarżował z takim. Nie, no nie słyszałem, to mówię, nie znaczy, że nie było. Natomiast myślę, że jakbym ci wykasował konto Google, to jakoś byś przeżył to może, wiesz. Nie, może na Ojomie byś, ale chyba by cię odratowali. Pokląłbym pewnie szpetnie, ale... No, jakbyś nie dostał zawału na miejscu, to byś przeżył. To, o czym rozmawialiśmy do tej pory, to jest jakby tylko jedna część, czyli instalowanie aplikacji. Zupełnie inną rzeczą są usługi Google, które niektóre wymagają zalogowania, a niektóre nie wymagają zalogowania. Na przykład z Google Map można korzystać będąc niezalogowanym, wiem, sprawdziłem, używam, tak? Zresztą można z tego skorzystać przez przeglądarkę, więc no trochę mało logicznie no, by było, tak gdyby... prawą ręką przez lewe ucho. No tak, ale jeżeli dopuszczamy usługę w zupełnie anonimowym trybie przez przeglądarkę, to trochę nielogiczne by było wymagać logowania się z aplikacji. No tak, nie, chociaż no powiedzmy sobie szczerze, że logika to nie jest zawsze i wyłącznie to, czym się kierują duże firmy, ale dobra. Można korzystać z Google Map bez zalogowania, no ale z jakichś systemów płatności, no to już kurde tego już nie widzę, nie? Kupy całej innej masy rzeczy możemy korzystać będąc niezalogowanym. No oczywiście ze wszystkich usług nie google'owych, którzy dają coś tam pod smartfony google'owe, pod Androida, no to też oczywiście możemy korzystać będąc niezalogowanym, ale jest też cała grupa usług, z której no, bez zalogowania nie skorzystamy. No, typowy przykład to właśnie te płatności. I tak jak na takim Huawei'u, żeby korzystać z map Google'a, no to nie ma żadnego problemu, oprócz tego, że musimy tą apkę sobie ręcznie zainstalować, no to z usługami na przykład płatności tych NFC, no to były jakieś jazdy i one zostały przez Huawei'a ominięte, ale właśnie nie rozwiązane, tylko ominięte w jakiś tam... No tak, po prostu jesteście skazani na te aplikacje, które pojawiły się w osobnym sklepie oferowanym przez chińską firmę i tyle. Jeżeli tam jest aplikacja waszego banku, no to da się zapłacić, jeżeli nie... No to może być marnie. No to cóż, myślę, że tym chyba na dziś zakończymy. Dzięki za oglądanie i oczywiście zapraszamy Was na kolejne filmy. Do zobaczenia, cześć! Cześć!